Henryk Sienkiewicz. Potop. Tom pierwszy, rozdział piąty. Tegoż samego dnia wieczorem. Przyjechał pan Kmicic do wodoktów na czele stu kilkunastu ludzi, których ze sobą z upity przyprowadził, żeby ich do kiejdan hetmanowi wielkiemu odesłać. Sam uznał bowiem, że w tak małym miasteczku nie masz dla większej liczby ludzi pomieszczenia i że po ogłodzeniu mieszczan żołnierz musi się uciekać do gwałtów, zwłaszcza taki żołnierz, którym tylko strachem przed dowódcą w karności może być utrzymany. Dość bowiem było spojrzeć na wolentarzy pana Kmicica, żeby dojść do przekonania, iż gorszego gatunku ludzi trudno było w całej Rzeczypospolitej znaleźć. I Kmicic nie mógł mieć innych. Po pobiciu Hetmana Wielkiego, nieprzyjaciel zalał cały kraj. Resztki wojsk regularnych litewskiego komputu cofnęły się w pewien czas do Birż i Kejdan, aby tam przyjść do sprawy. Szlachta Smoleńska. Witebska, Połocka, Mścisławska i Mińska albo pociągnęła za wojskiem, albo chroniła się w województwach jeszcze nie zajętych. Ludzie śmielszego ducha między szlachtą zbierali się do Grodna, do pana podskarbiego Gosiewskiego. Tam bowiem naznaczały punkt zborny Uniwersały Królewskie zwołujące pospolite ruszenie. Niestety mało było takich, którzy usłuchali uniwersałów. Ci zaś nawet, co poszli za głosem obowiązku, ściągali się tak opieszale, że tymczasem naprawdę nikt oporu nie dawał, prócz pana Knicica, który czynił to na własną rękę, pobudzany więcej fantazją rycerską niż patriotyzmem. Łatwo jednak zrozumieć, że w braku wojsk regularnych i szlachty brał ludzi, jakich mógł znaleźć, więc takich, których obowiązek do hetmanów nie ciągnął i którzy nie mieli nic do stracenia. Nagarnęło się tedy do niego zawali drogów bez dachu i domu, ludzi niskiego stanu, zbiegłej z wojska czeladzi, zdziczałych borowych, pachołków miejskich lub łotrzyków prawem ściganych. Ci pod chorągwią spodziewali się znaleźć ochronę, a przy tym łupami się pożywić. W żelaznych rękach kmicicowych zmienili się oni w śmiałych żołnierzy. Śmiałych aż do szaleństwa, i gdyby sam Kmicic był statecznym człowiekiem, mogli byli znaczne Rzeczypospolitej oddać przysługi. Ale Kmicic był sam swawolnikiem, w którym dusza kipiała ustawicznie. Zresztą, skąd miał brać prowiant i broń i konie, gdy jako wolentarz, nie posiadający nawet listów zapowiednich, nie mógł ze Skarbu Rzeczypospolitej żadnej spodziewać się pomocy? Brał więc gwałtem, często na nieprzyjacielu, często i na swoich. Oporu nie znosił i za najmniejszy karał srodze. W ustawicznych podjazdach, walkach i napadach zdziczał. Przyzwyczaił się do krwi przelewu tak, że nie lada co mogło poruszyć w nim dobre zresztą z natury serce. Zakochał się w ludziach gotowych na wszystko i niepohamowanych. Imię jego zasłynęło wkrótce złowrogo. Mniejsze oddziały nieprzyjacielskie nie śmiały się wychylać z miast i obozów w stronach, w których straszliwy partyzant grasował. Ale i miejscowe obywatelstwo, zniszczone przez wojnę, bało się jego ludzi mało mniej niż nieprzyjaciół zwłaszcza gdzie oko kmicica osobiście nie spoczywało nad nimi gdzie komendę brali jego oficerowie kokosiński uchlik kulwiec zęd a szczególniej najdzikszy i najokrutniejszy lubo z wysokiej krwi pochodzący ranicki tam zawsze można było pytać obrońcy li to czy napastnicy Kmicic karał czasem i swoich ludzi, gdy mu nie pod humor co przyszło, bez miłosierdzia. Ale częściej stawał po ich stronie, nie dbając na prawa, na łzy i ludzkie życie. Kompanionowie, prócz Rekucia, na którym krew niewinna nie ciążyła, jeszcze podmawiali młodego wodza, by coraz bardziej Cuglu w swej bujnej naturze popuszczał. Takie to było Kmicicowe Wojsko. Teraz właśnie zabrał on swą chołotę z upity, by ją do kejdan odesłać. Gdy się tedy zatrzymali przed dworem w wodoktach, panna Aleksandra aż przeraziła się, ujrzawszy ich przez okno, tak byli do hajdamaków podobni. Każdy inaczej zbrojny. Jedni w hełmach pobranych na nieprzyjacielu, drudzy w czapkach kozackich, w kapuzach, w kapturach, niektórzy w wypłowiałych ferezjach inni w kożuchach, z różnicami, z pisami, łukami i berdyszami, na chudych, poszerszeniałych koniach, ubranych w rzędziki polskie, moskiewskie, tureckie. Uspokoiła się dopiero Oleńka, gdy pan Andrzej, chorzy i wesoły jak zawsze, wpadł do izby i zaraz z niezmierną życzliwością do rąk jej przypadł. Ona zaś, choć poprzednio... Postanowiła przyjąć go z powagą i zimno, jednak nie mogła zapanować nad radością, którą jej sprawiło jego przybycie. Przy tym może i chytrość niewieścia grała w tym pewną rolę, bo trzeba było powiedzieć panu Andrzejowi o wypędzeniu za drzwi kompanii, więc chciała go sobie przebiegła dziewczyna naprzód zjednać. A zresztą. Tak ją witał szczerze, z taką miłością, że resztki urazy stopniały jak śnieg przy płomieniu. Miłuje mnie, nie masz wątpliwości, pomyślała. A on mówił, jużem się tak stęsknił, żem całą upitę chciał spalić. Byle do cię jak najprędzej lecieć, niechże ich tam mróz ściśnie tych łyków. Jam też była niespokojna, żeby tam do bitwy nie przyszło. Chwała Bogu, żeś waćpan przyjechał. I co za bitwa? Żołnierze poczęli trochę łyczków tarmosić. Aleś to waćpan uspokoił. Zaraz ci powiem wszystko, jak się zdarzyło, mój klejnocie. Jeno sobie usiędę trochę, bom się strudził. Ej, ciepłoż tu, ej, miło w tych wodoktach, jako właśnie w raju. Radby tu człowiek po wiek siedział i w one śliczne oczy patrzył i nigdy nie wyjeżdżał. Ale napić się czego ciepłego, tak żeby nie zawadziło, bo na dworze mróz okrutny. Zaraz każewać panu wina z jajami zagrzać i sama przyniosę. A dajże i moim wisielcom, jaką baryłeczkę gorzałki, i każ ich do obory puścić, żeby się jeno od paru bydlęcego nieco rozgrzali. To łuby mają wiatrem podszyte i srodze pokostnieli. Niczego im nie pożałuję, bo to państwo żołnierze. To rzekłszy uśmiechnęła się tak, aż Kmicicowi w oczach pojaśniało i wysunęła się jak kotka cicho, by w czeladnej wszystko zarządzić. Kmicic chodził po izbie i po czuprynie się głaskał. To wąsa młodego pokręcał, namyślając się, jak jej opowiedzieć, co się w upicie zdarzyło. Trzeba szczerą prawdę wyznać, mruczał pod nosem. Nie ma rady, choćby kompania mieli się śmiać, że mnie tu już na pasku wodzą. I znów chodził, i znów czupryny na czoło nagarniał. Wreszcie zniecierpliwił się, że dziewczyna długo nie wraca. Tymczasem pacholik wniósł światło, pokłonił się w pas i wyszedł. A potem zaraz weszła wdzięczna gosposia, niosąc sama w obu rękach błyszczącą cynową tacę, a na niej garnuszek, z którego wychodziła wonna para zagrzanego węgrzyna i pucharek rżnięty ze szkła z herbem kmiciców. Stary Bill Lewicz dostał go w swoim czasie od ojca pana Andrzeja, gdy u niego w gości bawił. Pan Andrzej, ujrzawszy go posie, poskoczył ku niej. Hej, zawołał, rączyny obie dwie zajęte, nie wymkniesz mi się. I przechylił się przez tacę, a ona cofała swą jasną główkę, bronioną tylko przez opar wychodzący z garnuszka. Zdrajca. Dajżewać pan spokój, bo upuszczę polewkę. Ale on się groźby nie uląkł, po czym zakrzyknął: Jak Bóg w niebie, od takich delicji rozum może się pomieszać. Brwać panu dawno się już pomieszał. Siadaj, siadaj! Usiadł posłusznie, ona zaś nalała mu polewki w pucharek. Mów, że teraz jakieś to w upicie winnych sądził? W upicie? Jako Salomon. To i chwała Bogu. Na sercu mi to, żeby wszyscy w okolicy mieliwać pana za statecznego i sprawiedliwego człowieka. Jakże to wtedy było? Kmicic pociągnął dobrze polewki, odetchnął i rzekł: Muszę opowiedzieć od początku. Było tak. Upominali się Łyczkowie z burmistrzem o asygnację na prowianty od hetmana wielkiego albo od pana podskarbiego. – Waćpanowie – mówili żołnierze – jesteście wolentarzami i egzakcji nie możecie czynić. Kwatery dajem z łaski, a prowianty damy wtedy, gdy się okaże, że nas zapłacą. Mieli słuszność czy nie mieli? Słuszność wedle prawa mieli, ale żołnierze mieli szable. A po staremu, kto ma szable, ten ma zawsze lepszą rację. Powiadają tedy łyczkom – Zaraz my tu na waszej skórze wypiszemy asygnację. I wnet stał się tumult. Burmistrz z łyczkami zatarasowali się w ulicy, a moi ich dobywali. Nie obeszło się bez strzelaniny. Zapalili niebożęta żołnierze dla postrachu parę stodół. Kilku też łyczków uspokoili. Jak to uspokoili? Kto weźmie szablą po łbie, to i spokojny, jak trusia. Dla Boga, toż to zabójstwo! Właśnie na to przyjechał. Żołnierze zaraz do mnie z narzekaniem i skargami na opresję, w jakiej żyją, że to ich niewinnie prześladują. Brzuchy mamy puste, mówili: Co nam czynić? Kazałem burmistrzowi, by się stawił. Namyślał się długo, ale wreszcie przyszedł z trzema innymi. Kiedy to nie zaczną płakać, niechby już i asygnacji nie dawali prawią, ale czemu biją, czemu miasto palą? Jeść i pić bylibyśmy dali za dobre słowo, ale oni chcieli słoniny, miodów, specjałów, a my sami ubodzy ludzie, tego nie mamy. Prawem się będziem bronić, a wasza mość przed sądem za swoich żołnierzów odpowiesz. – Bóg wać pana będzie błogosławił – zawołała Oleńka. – Jeśliś sprawiedliwość, jako się godzi, uczynił. – Jeśli uczynił? – tu pan Andrzej skrzywił się jak student, który ma się do winy przyznać i czuprynę począł ręką na czoło nagarniać. – Mój królu – zawołał wreszcie żałosnym głosem – mój klejnocie, nie gniewaj się na mnie. – Cóżeś znów wać pan uczynił? – – pytała niespokojnie Oleńka. – Kazałem dać po sto batoszków burmistrzowi i radnym – wyrecytował jednym tchem pan Andrzej. Oleńka nie odrzekła nic. jeno ręce wsparła na kolanach, głowę spuściła na piersi i pogrążyła się w milczeniu. – Zetnij szyję – wołał Kmicic. – Ale nie gniewaj się. Jeszcze wszystkiego nie wyznał. – Jeszcze? Jęknęła panna. Bo to oni potem posłali do poniewierza o pomoc. Przyszło sto głupich pachołków z oficerami. Tych przepłoszonych, a oficerów na Boga, nie gniewaj się, kazałem gołych pognać kończugami po śniegu, tak jakem raz panu Tumgratowi w orszańskiem uczynił. Bill Lewiczówna podniosła głowę. Surowe jej oczy pałały gniewem, a purpura wystąpiła na policzki. Wać pan, nie masz wstydu i sumienia, rzekła. Kmicic spojrzał zdziwiony, zamilkł na chwilę, po czym spytał zmienionym głosem, Prawdę li mówisz, czy udajesz? Prawdę mówię, że Hajdamaki godny to uczynek nie kawalera. Prawdę mówię, bo mi reputacja wać pana na sercu leży, bo mi wstyd. Że śledwie przyjechał, już cię całe obywatelstwo ma za gwałtownika i palcami ukazuje. Co mi tam, wasze obywatelstwo? Dziesięciu hałup jeden pies strzeże i jeszcze niewiele ma roboty. Ale nie masz infami na tych chudopachołkach, nie masz hańby na niczyim imieniu. Nikogo tu sądy ścigać nie będą prócz wać Pana. Ej, niechże cię oto głowa nie boli! Każdy sobie pan w naszej Rzeczypospolitej, kto jeno ma szable w garści i lada jaką partię zebrać potrafi. Co mi uczynią? Kogo ja się tu boję? Jeśli, wać pan, nikogo się nie boisz, to wiedz o tym, że ja się boję gniewu Bożego. I łez ludzkich się boję, i krzywd. A hańbą z nikim dzielić się nie chcę. Chociażem niewiasta słaba, Przecie mi miła cześć imienia może więcej niż niejednemu, który się kawalerem powiada. Na Boga, nie groź, że mi rekuzą, bo mnie jeszcze nie znasz. O, wierzę, że i mój dziadwać pana nie znał. Oczy Kmicica poczęły skry sypać, ale i w niej rozigrała krew billewiczowska. Rzucaj się, wać pan, zgrzytaj! mówiła śmiało dalej. Ja ci się nie ulęknę, chociażem sama, a waść masz całą chorągiew rozbójników za sobą. Niewinność moja mnie broni. Myślisz, że nie wiem i żeście w Lubiczu wizerunki postrzelali i że dziewczęta na rozpustę ciągacie? Waść to mnie nie znasz, jeśli myślisz, że zmilczę pokornie. Chcę poczciwości odwać pana i tego wymagać żaden mi testament nie zabroni. Owszem. Wola mojego dziada jest, żebym tylko poczciwego żoną była. Kmicic widocznie zawstydził się tych sprawek lubickich, bo spuściwszy głowę, spytał cichszym już głosem: Kto ci o owym strzelaniu mówił? Wszystka szlachta z okolicy o tym mówi. Zapłacę ja tym szarakom, zdrajcom, za życzliwość! odparł posępnie kmicic. Ale to stało się po w kompanii, jako że żołnierze pohamować się w ochocie nie umieją, a co do dziewcząt, to jam ich nie ciągał. Wiem, że to owi bezwstydnicy, owi zbuje do wszystkiego waćpana podmawiają. To nie zbuje, to moi oficerowie. Jam tym wać pana oficerom kazała pójść precz z mego domu. Oleńka spodziewała się wybuchu. Tymczasem z największym zdziwieniem spostrzegła, że wiadomość o wypędzeniu kompanionów żadnego na Kmicicu nie uczyniła wrażenia, a nawet przeciwnie, zdawała mu się humor poprawić. Kazałaś im pójść precz? Spytał. Tak jest. A oni poszli? Tak jest. Bóg, kawalerska w tobie fantazja. Okrutnie mi się to podoba, bo niebezpieczna rzecz z takimi ludźmi zadrzeć. Nie jeden już ciężko za to zapłacił, ale i oni znają morę sprzed kmiticem. Widzisz? Wynieśli się pokornie, jak barankowie widzisz? A czemu? Bo się mnie boją? tu pan Andrzej spojrzał chępliwie na Oleńkę i wąsa począł pokręcać. Ją zaś rozgniewała do reszty ta zmienność humoru i ta niewczesna chępliwość, więc rzekła wyniośle i z naciskiem. Wać pan musisz wybrać między mną i nimi. Nie może inaczej być. Kmicic zdawał się nie spostrzegać tej stanowczości, z jaką Oleńka mówiła i odpowiedział niedbale, prawie wesoło a po co mnie wybierać, kiedy ja i ciebie mam i ich mam? Waćpanna możesz sobie w wodoktach czynić, coś się podoba, ale jeżeli moi kompanionowie żadnej tu krzywdy ani swawoli się nie dopuścili, to za cóż mam ich wyganiać? Waćpanna tego nie rozumiesz, co to jest służyć pod jedną chorągwią i wojnę razem odbywać. Żadne krewieństwo tak nie związuje jak wspólna służba. Wiedz o tym, że oni mało tysiąc razy ratowali mi życie, ja im takoż, a że teraz są bez dachu, że ich prawo ściga, to tym bardziej muszę im dać przytułek. Szlachta to przecie wszystko i familianci za wyjątkiem zenda, który jest niepewnego pochodzenia, ale takiego Kawalkatora nie masz w całej rzeczy Rzeczypospolitej. Prócz tego, gdybyś go panna słyszała, jak zwierza i ptactwo wszelkie udaje, sama byś go polubiła. Tu pan Andrzej roześmiał się, jakby żaden gniew, żadne nieporozumienie nie miało nigdy miejsca pomiędzy nimi. A ona aż załamała ręce, widząc, jak z rąk jej się wymyka ta wichrowata natura. Wszystko to, co mówiła mu o opinii ludzkiej, o potrzebie statku, o niesławie, ześlizgiwało się po nim jak tępy grot po pancerzu. Nierozbudzone sumienie tego żołnierza nie umiało odczuć jej oburzenia na każdą niesprawiedliwość, na każdą bezecną swawolę. Jakże tu do niego trafić? Jak przemówić? Niech się dzieje, wola Boża! rzekła wreszcie. – Skoro się mnie, wać pan, wyrzekasz, to idźże swoją drogą. Bóg zostanie nad sierotą. – Ja się ciebie wyrzekam? – pytał Kmicic z największym zdumieniem. – Tak jest. Jeśli nie słowy, to uczynkami. Jeśli nie ty mnie, to ja ciebie. Bo nie pójdę za człowieka, na którym ciążą łzy ludzkie i krew ludzka, którego palcami wytykają, banitem. Rozbójnikiem zowią i za zdrajcę mają. Za jakiego zdrajcę? Nie przywodź, że mnie do szaleństwa, abym zaś czego nie uczynił, czego bym potem żałował. Niechże we mnie piorun zaraz trzaśnie, niech mnie czarci dziś obłuszczą, jeśli mnie zdrajcą ja, którym przy ojczyźnie wtedy stawał, kiedy wszyscy ręce opuścili. Wać pan, przy niej stajesz, a czynisz to, co i nieprzyjaciel. Bo ją depczesz, bo ludzi w niej katujesz, bo na prawa boskie i ludzkie nie dbasz. Nie, choćby mi się i serce rozdarło, nie chcę cię mieć takiego. Nie chcę! Nie gadaj mi o rekuzie, bo się wścieknę. Ratujcież mnie, Anieli. Nie zechcesz mnie po dobrej woli, to cię i tak wezmę, choćby tu wszystka hołota z zaścianków, choćby sami radziwiłowie, sam król i wszyscy diabli rogami przystępu bronili, choćbym miał duszę czartu zaprzedać. Nie wzywaj złych duchów, bo cię usłyszą! zakrzyknęła Oleńka, wyciągając przed siebie ręce. Czego ode mnie chcesz? Bądź uczciwy! Umilkli oboje i nastała cisza. Słychać było tylko sapanie pana Andrzeja. Ostatnie słowa olenki przedarły jednak pancerz pokrywający jego sumienie. Czuł się upokorzony. Nie wiedział, co jej odrzec, jak się bronić. Potem począł chodzić szybkimi krokami po izbie. Ona siedziała nieruchomie. Zawisła nad nimi niezgoda. Rozjątrzenie i żal. Było im ze sobą ciężko i to długie milczenie stawało im się coraz nieznośniejsze. – Bądź zdrowa – rzekł nagle Kmicic. – Jedź, wać pan, i niech cię Bóg natchnie inaczej – odrzekła Oleńka. – Pójdę. Gorzki mi był twój napitek, gorzki chleb. Żółcią i octem mnie tu napojono. – A wać pan to myślisz, żeś mnie słodyczą napoił? – odrzekła głosem, w którym drgały łzy. – Bądź zdrowa. – Bądź zdrów. Kmicic postąpił ku drzwiom, nagle zwrócił się i poskoczywszy ku niej, chwycił ją za obie ręce na rany Chrystusa. – Czy ty chcesz, żebym trupem w drodze z konia spadł? – Wówczas Oleńka wybuchnęła płaczem. On objął ją i trzymał w ramionach całą dygocącą, powtarzając przez zaciśnięte zęby. Bijże mnie, kto w Boga wierzy. Bij, nie żałuj. Na koniec wybuchnął. Nie płacz, Oleńka. Dla Boga nie płacz. Com ci winien. Uczynię wszystko, co chcesz. Tamtych wyprawię, w upicie za łagodzę będę żył inaczej, bo cię miłuję dla Boga, serce mi się rozpuknie, uczynię wszystko, jeno nie płacz i miłuj mnie jeszcze. Tak on ją uspokajał i pieścił, ona zaś wypłakawszy się rzekła, jedź już wać pan, Bóg zgodę między nami uczyni, ja nie mam urazy, jeno ból w sercu. Księżyc wytoczył się już wysoko nad białe pola, gdy pan Andrzej ruszył z powrotem do Lubicza. A za nim podsłapali żołnierze rozciągnąwszy się wężem po szerokim gościńcu. Jechali nie przez Wołmontowice, ale krótszą drogą, bo mróz popętał bagna i można było po nich przejeżdżać bezpiecznie. Wachmistrz Soroka przybliżył się do pana Andrzeja. – Panie rotmistrzu – spytał – a gdzie nam stanąć w Lubiczu? – Ruszaj precz – odpowiedział Kmicic. I jechał naprzedzie, nic do nikogo nie mówiąc. W sercu nurtował mu żal, chwilami gniew, a przede wszystkim złość na samego siebie. Pierwsza to była noc w jego życiu, w której czynił rachunek sumienia i rachunek ten ciążył mu gorzej od najcięższego pancerza. Oto przyjechał w te strony z nadszarpniętą reputacją. I cóż uczynił, aby ją poprawić? Pierwszego dnia pozwolił na strzelanie i rozpustę w Lubiczu, i zmyślił, że do niej nie należał, bo należał. Potem pozwalał każdego dnia. Dalej żołnierze skrzywdzili mieszczan, a on tej krzywdy dopełnił gorzej. Rzucił się na prezydium poniewieskie, pobił ludzi, puścił gołych oficerów na śniegi. Uczynią mu proces. Przegra. Skażą go na utratę majątku, czci, może i gardła. A przecie nie będzie mógł jak dawniej, zebrawszy partie zbrojnej chłoty, drwić sobie spraw, bo zamierza się ożenić, osiąść w wodoktach, służyć nie na własną rękę, ale w kompucie. Tam prawo go znajdzie i dosięgnie. Prócz tego, choćby mu uszło bezkarnie, jest coś szpetnego w tych postępkach, jest coś niegodnego rycerza. Może swawola da się załagodzić, ale pamięć jej zostanie. I w sercach ludzkich, i w jego własnym sumieniu, i w sercu oleńki. Tu, gdy wspomniał, że ona jednak. Nie odepchnęła go jeszcze, że wyjeżdżając czytał w jej oczach przebaczenie. Wydała mu się tak dobrą, jak anieli niebiescy, i od brała go ochota wrócić, nie jutro, ale zaraz wrócić co koń wyskoczy, i paść jej do nóg, i prosić o zapomnienie, i całować te słodkie oczy, które łzami zrosiły dziś jego twarz. Chciało mu się samemu ryknąć płaczem i czuł, że tak miłuje tę dziewczynę, jak nigdy w życiu nikogo nie miłował. Na pannę, na pannę najświętszą myślał w duszy. Uczynię, co ona zechce. Opatrzę kompanów suto i wyprawię na kraj świata, bo prawda jest, że oni mnie do złego podniecają. Tu przyszło mu do głowy, że przybywszy do Lubicza, zastanie ich najpewniej pijanych albo z dziewczętami i chwyciła go taka złość, że chciało mu się szablą uderzyć na kogokolwiek, choćby na tych żołnierzy, którzy prowadzili i siedz ich bez miłosierdzia. Dam ja im, mruczał, targając wąs, jeszcze mnie takim nie widzieli, jak zobaczą. Tu zaczął konia z szaleństwa ostrogami bość i za tręzle targać i szarpać, aż rumak rozhukał się, a soroka widząc to mruczał do żołnierzy. Rotmistrz je zbiesił. Nie daj Bóg mu pod rękę wpaść. Jakoż pan Andrzej biesił się rzeczywiście. Na oku był wielki spokój. Księżyc świecił pogodnie, niebo iskrzyło się tysiącami gwiazd. Najmniejszy wiatr nie poruszał gałęzi na drzewach. Jeno w sercu rycerza wrzała burza. Droga do Lubicza wydała mu się tak długa jak nigdy. Jakaś nieznana dotąd trwoga zaczęła nań nadlatywać z mroku, z głębin leśnych i z pól zalanych zielonym światłem księżyca. Wreszcie Zmęczenie ogarnęło pana Andrzeja, gdyż zresztą, co prawda, całą zeszłą noc spędził w upicie, na pijatyce i hulance. Ale chciał trud trudem zabić, otrząsnąć się z niepokoju szybką jazdą. Zwrócił się więc do żołnierzy i zakomenderował: w konie! Pomknął jak strzała, a za nim cały oddział. I w tych lasach i na tych pustych polach. Lecieli jak ów orszak piekielny rycerzy krzyżackich, o których lud powiada na żmudzi, że czasami wśród jasnych nocy miesięcznych zjawiają się i pędzą przez powietrze, zwiastując wojnę i klęski nadzwyczajne. Tentent leciał przed nimi i za nimi. Z koni zaczęła para buchać i dopiero gdy śniegiem pokryte dachy lubickie ukazały się na zawrocie, zwolnili biegu. Kołowrot zastali otwarty szeroko. Kmięcica zdziwiło, że gdy podwórzec zaroił się ludźmi i końmi, nikt nie wyszedł zobaczyć ani spytać, co są za jedni. Spodziewał się zastać okna błyszczące od świateł, usłyszeć głos uchlikowego czekanika, skrzypków albo wesołe okrzyki biesiady. Tymczasem w dwóch tylko oknach izby jadalnej migotało niepewne światełko, zresztą było ciemno, cicho, głucho. Wachmistrz Soroka zeskoczył pierwszy z konia, by podtrzymać strzemier od mistrzowi. – Iść spać – rzekł Kmicic. – Kto się zmieści w czeladnej, niech śpi w czeladnej, a inni w stajniach. Konie wstawić do obór, stodł, i przynieść im siana z ordyny. Słucham! odpowiedział wachmistrz. Kmicic zlazł z konia. Drzwi od sieni były otwarte na rozścież, a sień wyziębiona. Hej tam! Jest tam kto? wołał kmicic. Nikt się nie ozwał. Hej tam! powtórzył głośniej. Milczenie. Popili się! mruknął pan Andrzej. I ogarnęła go taka wściekłość, że począł zębami zgrzytać. Jadąc, wstrząsał się z gniewu na myśl, że zastanie pijatykę i rozpustę. Teraz ta cisza drażniła go jeszcze bardziej. Wszedł do izby jadalnej. Na ogromnym stole palił się kaganek łojowy czerwonym, dymiącym światłem. Pęd powietrza, które wpadło z sieni, chwiał płomieniem tak, Iż przez chwilę nie mógł pan Andrzej nic dojrzeć. Dopiero gdy migotanie uspokoiło się, dojrzał szereg postaci leżących równo pod ścianą. Popili się na umór, czy co? mruknął niespokojnie. Następnie zbliżył się niecierpliwie do pierwszej postaci z brzegu. Twarzy jej nie mógł widzieć, bo była pogrążona w cieniu ale po białym skórzanym pasie i po białej pochwie na czekanik poznał pana Uchlika i począł go trącać bez ceremonii nogą Wstawajcie tacy synowie wstawajcie ale pan Uchlik leżał nieruchomy z rękoma opodłymi bezwładnie po bokach ciała a za nim leżeli inni żaden nie ziewnął nie drgnął nie przebudził się nie mruknął w tejże chwili pan Kmicic spostrzegł, że wszyscy leżą na wznak, w jednakowej pozycji, i jakieś straszne przeczucie chwyciło go za serce. Podskoczywszy do stołu, porwał drżącą ręką kaganek i przysunął go ku twarzom leżących. Włosy powstały mu na głowie. Tak straszny widok uderzył jego oczy. Uchlika wyłącznie mógł poznać po białym pasie, bo twarz i głowa. Przedstawiały jedną bezkształtną masę, krwawą, ohydną, bez oczu nosa i ust, tylko wąsy ogromne sterczały z tej okropnej kałuży. Pan kmicic świecił dalej. Drugi z kolei leżał zęd. Z wyszczerzonymi zębami i wyszłymi na wierzch oczyma, w których zeszkliło się. Przećśmiertne przerażenie. Trzeci z kolei, Ranicki, oczy miał przymknięte, a po całej twarzy cętki białe, krwawe i ciemne. Pan Kmicic świecił dalej. Czwarty leżał pan Kokosiński, najmilszy Kmicicowi ze wszystkich towarzyszów, bo dawny sąsiad bliski. Ten zdawał się spać spokojnie, jeno z boku w szyi widać mu było dużą ranę, zapewne sztychem zadaną. Piąty z kolei leżał olbrzymi pan kulwiec Hipocentaurus z żupanym, podartym na piersiach i posiekaną gęstymi razami twarzą. Pan kmicic przybliżył kaganek do każdej twarzy, a gdy wreszcie szóstemu, Rekuciowi w oczy zaświecił, zdało mu się, że powieki nieszczęsnego zadrgały trochę od blasku. Więc postawił na ziemi kaganek i zaczął wstrząsać z lekka rannym. Rekuć! – Rekuć! – wołał. – To ja, Kmicic! Za powiekami poczęła drgać i twarz. Oczy i usta otwierały się i zamykały na przemian. – To ja! – rzekł Kmicic. Oczy Rekucia otwarły się na chwilę zupełnie. Poznał twarz przyjaciela i jęknął z cicha. – Jędruś! Księdza! – Kto was pobił? – krzyczał Kmicic, chwytając się za włosy. – Butrymy! – ozwał się głos tak cichy, że ledwie dosłyszalny, po czym rekuć wyprężył się, zesztywniał, otwarte oczy stanęły mu w słup i skonał. Kmicic poszedł w milczeniu do stołu, postawił na nim kaganek, sam siadł na krześle i począł rękoma wodzić po twarzy jak człowiek, który ze snu się, zbudziwszy, sam nie wie, czy już się rozbudził, czy widzi jeszcze senne obrazy przed oczyma. Następnie znów spojrzał na leżące w mroku ciała. Zimny pot wystąpił mu na czoło, włosy zjeżyły się na głowie i nagle krzyknął tak strasznie, że aż szyby zadrgały w oknach. Bywaj, kto żyw! Bywaj! Żołnierze, którzy roztasowywali się w czeladnej, posłyszeli ów krzyk i pędem wpadli do izby. Kmicic ukazał im ręką na leżące pod ścianą trupy. Pobici! Pobici! Powtarzał chrapliwym głosem: Oni rzucili się patrzeć. Niektórzy podbiegli z łuczywem i poczęli w oczy świecić nieboszczykom. Po pierwszej chwili zdumienia wszczął się gwar i zamieszanie. Przylecieli i ci, którzy już się byli pokładli w stajniach i oborach. Dom cały zajaśniał światłem, zaroił się ludźmi, a wśród tego zamętu, nawoływań, pytań. Jedni tylko pobici leżeli pod ścianą równo i cicho, obojętni na wszystko i przeciw swej naturze spokojni. Dusze z nich wyszły, a ciał nie mogły rozbudzić ani surmy do bitwy, ani brzęk kielichów do uczty. Tymczasem w gwarze żołnierskim coraz bardziej przemagały okrzyki groźby i wściekłości. Kmicic, który dotąd był jakby nieprzytomny, zerwał się nagle i zakrzyknął: Na koń! Ruszyło się, co żyło ku drzwiom. Nie upłynęło i pół godziny, jak stu przeszło jeźdźców leciało na złamanie karku po szerokiej, śnieżnej drodze, a na ich czele leciał pan Andrzej, jakby go zły duch opętał, bez czapki, z gołą szablą w ręku. W ciszy nocnej rozlegały się dzikie okrzyki. Bi! Morduj! Księżyc dosięgnął właśnie najwyższej wysokości w swej drodze niebieskiej, gdy nagle blask jego począł się mieszać i zlewać, z różowym światłem wychodzącym jakby z ziemi. Stopniowo niebo czerwieniało coraz bardziej, rzekłbyś od zorzy wstającej, aż wreszcie krwawa, czerwona łuna oblała całą okolicę. Jedno morze ognia szalało nad olbrzymim za ściankiem butrymów, a dziki żołnierz kmicicowy wśród dymu, pożogi i skier buchających słupami do góry mordował w pień przerażoną i oślepłą trwogi ludność. Zerwali się ze snu mieszkańcy pobliskich zaścianków. Większe i mniejsze gromady gościewiczów dymnych, stakjanów, gasztowtów i domaszewiczów zbierały się na drogach przed domami. I poglądając w stronę pożaru, podawały sobie z ust do ust trwożne wieści. Chyba nieprzyjaciel wtargnął i pali butrymów. To niezwyczajny pożar. Huk rusznic, dochodzący od czasu do czasu z oddali, potwierdzał te przypuszczenia. Pójdźmy na pomoc, wołali śmielsi. Nie dajmy braciom ginąć. A gdy tak mówili starsi, już młodsi, którzy dla omłotów zimnych nie poszli do rosień, siadali na koń. W Krakinowie i w Upicie poczęto bić w dzwony po kościołach. We wodoktach ciche pukanie do drzwi rozbudziło pannę Aleksandrę. Oleńko, wstawaj, wołała panna Franciszka Kulwiecówna. Niech ciotuchna wejdzie. Co tam się dzieje? Wołmontowicze się palą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Strzały, aż tu słychać tam bitwa. Boże, zmiłuj się nad nami! Oleńka krzyknęła strasznie, po czym wyskoczyła z łóżka i poczęła spiesznie szaty narzucać. Ciało jej dygotało jak we febrze. Ona jedna domyśliła się od razu, co to za nieprzyjaciel napadł nieszczęsnych butrymów. Po chwili wpadły rozbudzone niewiasty z całego domu z płaczem i szlochaniem. Oleńka rzuciła się na kolana przed obrazem. One poszły za jej przykładem i wszystkie poczęły odmawiać głośno litanie zakonających. Były zaledwie w połowie, gdy gwałtowne kołatanie wstrząsnęło drzwiami od sieni. Niewiasty zerwały się na równe nogi, okrzyk trwogi wyrwał się im z piersi. Nie otwierać! Nie otwierać! Kołatanie ozwało się z podwójną siłą. Rzekłbyś, drzwi wyskoczą z zawiasów. Tymczasem między zgromadzone niewiasty wpadł pacholik kostek. Panienka! wołał. Jakiś człek stuka, otworzyć czy nie? Sam li jest? Sam. Idź, otwórz. Pachołek skoczył, ona zaś chwyciwszy świecę, przeszła do izby jadalnej, a za nią panna Franciszka i wszystkie przątki. Zaledwie zdołała postawić świecę na stole, gdy w sieni dał się słyszeć szczęk żelaznej zawory, skrzypienie otwieranych drzwi i przed oczyma niewiast ukazał się pan Kmicic. Straszny, czarny od dymu, krwawy, zadyszany i z obłąkaniem w oczach. – Koń mi pod lasem padł – krzyknął. – Ścigają mnie. Panna Aleksandra utkwiła weń oczy. – Waść spaliłeś Wołmontowicze? – Ja – ja chciał coś dalej mówić, gdy wtem od strony drogi lasu doszedł odgłos okrzyków i tętent koni, który zbliżał się z nadzwyczajną szybkością. Diabli pomą duszę. Dobrze, krzyknął jakby w gorączce kmicic. Panna Aleksandra w tejże chwili zwróciła się do prządek. Jeśli będą pytać, powiedzieć, że nie masz tu nikogo, a teraz do czeladnej i ze światłem tu przyjść, po czym do kmicica. Waść tam, rzekła ukazując na przyległą izbę i prawie przemocą, wepchnąwszy go przez otwarte drzwi, zamknęła je natychmiast. Tymczasem zbrojni ludzie zapełnili podwórzec i w mgnieniu oka butrymi, gościewicze, domaszewicze i inni wpadli do domu. Ujrzawszy pannę, wstrzymali się w izbie jadalnej, ona zaś stojąc ze świecą w ręku, zamykała sobą drogę do dalszych drzwi. Ludzie, co się tu dzieje? Czego wy chcecie? Pytała nie mrużąc oczu przed groźnymi spojrzeniami i złowrogim blaskiem gołych szabel. Kmicic spalił Wołmontowicze, krzyknęła chórem szlachta. Pomordował mężów, niewiasty, dzieci. Kmicic to uczynił. My ludzi jego wybili, rozległ się głos butry majuzwy. a teraz jego głowy chcemy. Jego głowy, krwi, rozsiekać zbójce! Gońcie go! zawołała panna. Czegoż tu stoicie? Gońcie! Zaliń nie tu się schronił? My konia pod lasem znaleźli. Nie tu! Dom był zawarty. Szukajcie w stajniach i oborach! W las uszedł! zawołał jakiś szlachcic. Hejże, panowie bracia! Milczeć! huknął potężnym głosem Józwa Butrym, po czym zbliżył się do panny. Panno, rzekł. Nie ukrywaj go. To człek przeklęty. Oleńka podniosła obie ręce nad głowę. Przeklinam go wraz z wami! Amen, krzyknęła szlachta. Do zabudowań i w las. Odnajdziemy go. Hajże na zbuja, hajże, hajże! Szczęk szabel i stąpanie rozległo się na nowo. Szlachta wypadła przed ganek i siadała co prędzej na koni. Część jej szukała jeszcze czas jakiś w zabudowaniach, w stajniach, w oborach, w ordynie. Potem głosy poczęły się oddalać w stronę lasu. Panna Aleksandra nadsłuchiwała, dopóki zupełnie nie znikły, po czym zapukała gorączkowo do drzwi komnaty, w której ukryła pana Andrzeja. Nie ma już nikogo. Wychodź, waść. Pan Kmicic wytoczył się z izby jak pijany. Oleńka, zaczął. Ona wstrząsnęła rozpuszczonymi włosami, które pokrywały niby płaszczem jej plecy. Nie chcę cię widzieć. Znać, bierz konia i uchodź stąd! Oleńka, jęknął Kmicic, wyciągając ręce. Krew nawać pana ręku, jako na kajnowym, krzyknęła, odskakując, jakby na widok węża. Precz na wieki!